Trwają poszukiwania rywala dla mistrza świata WBA, WBO i B wagi ciężkiej Anthony'ego Joshua na walkę zaplanowaną na 1 czerwca w Nowym Jorku. Pierwotnie Brytyjczyk zaboksować miał z Jarellem Millerem, jednak Amerykanin wpadł podczas kontroli antydopingowej. Aktualnie na liście kandydatów promotora Eddie'ego Hearna do skrzyżowania rękawic z AJ'em znajduje się 6 nazwisk. Jako potencjalni oponenci brytyjskiego czempiona wymieniani są Michael Hunter, Andy Ruiz Jr., Manuel Char, Luis Ortiz, Agit Kabayel i Trevor Bryan. Zdecydowanie największe szanse na walkę z Joshua wydaje się mieć Michael Hunter, który niedawno podpisał kontrakt z grupą Matchroom Boxing i szykował się już do zaplanowanego na 25 maja występu na gali w Oxon Hill. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Hunter to Amerykanin. Nieoficjalnie mówi się, że starcie Joshua z Hunterem jest już zaklepane. Spekulacją tym zaprzecza jednak Eddie Hearn. Znacznie ciekawszą, choć mniej realną opcją dla Joshua jest Luis Ortiz. Kubańczyk, który jedyną porażkę poniósł z rąk Deontay Wildera, wierzy, że dostanie jeszcze rewanż z Bronze Bomberem, więc niekoniecznie musi mu się spieszyć do innej opcji mistrzowskiej. Poza tym King Kong boksował ostatnio w ramach projektu Premier Boxing Champions, z którym ostro konkuruje promotor Joshua. Dodatkowo ekipa Ortiza uważa, że czas, jaki pozostał na przygotowania do walki, jest niewystarczający. Trzecim dość interesującym kandydatem do roli pretendenta do trzech pasów jest Andy Ruiz Jr. Zawodnik z Kalifornii boksuje ofensywnie i widowiskowo, jest znany za oceanem, a na koncie ma tylko jedną, zdaniem wielu dyskusyjną porażkę w walce o pas WBO z Josephem Parkerem. Ruiz niestety, podobnie jak Ortiz, jest zawodnikiem Ala Haymona. Trzy pozostałe nazwiska wymienione przez Hearna w kontekście czerwcowego występu Joshua brzmią już zdecydowanie słabiej. Ani mistrz Europy Agit Kabayel, ani dwaj posiadacze drugorzędnych pasów WBA, Trevor Bryan i Manuel Char, nie są znani za oceanem szerszemu gronu kibiców. Atutem Bryana jest natomiast fakt, że mieszka w Nowym Jorku. Ostateczną decyzję w kwestii oponenta Anthony'ego Joshua powinniśmy poznać w tym tygodniu.